przygotowana na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku Metropolitalnego, która ma charakter uchwały rekomendującej przyjęcie nowego poziomu opłat na obszarze całej metropolii Zatoki Gdańskiej. W ubiegły czwartek takie poziomy opłat, jakie są proponowane w odniesieniu do biletów jednorazowych i w większości przypadków także w odniesieniu do biletów okresowych, zostały przyjęte przez Radę Miasta Gdańska. Zgodnie z projektem uchwały ceny mają wzrosnąć w przypadku biletów jednoprzejazdowych normalnych z 2,50 do 2,80. W podobnej proporcji mają wzrosnąć ceny pozostałych biletów jednorazowych, a więc na linie pośpieszne i specjalne, także nocne, także bilety godzinne oraz bilety 24-godzinne zgodnie z załącznikami do uchwały. Także mają wzrosnąć ceny biletów okresowych, ale już w mniejszym stopniu, bowiem jeżeli średnia ważona podwyżka cen proponowana w tej uchwale kształtuje się na poziomie nieco ponad 11%, to średnia ważona dla biletów jednorazowych nieco na poziomie ponad 11%, to dla biletów okresowych już na poziomie 5,5%, co przeciętnie dla wszystkich rodzajów biletów daje 8,5%. Jakie jest uzasadnienie merytoryczne tej podwyżki opłat w takiej wysokości, w jakiej została zaproponowana w projekcie uchwały? Przede wszystkim wzrost cen paliw i energii elektrycznej. Opierając się na danych naszych przewoźników autobusowych, komunalnych, w ciągu 2009 i 2010 roku ceny oleju napędowego wzrosły o 16%. Cena energii elektrycznej, a to z kolei dotyczy głównie komunikacji trolejbusowej, wzrosła aż o 42%. Drugi czynnik to wzrost kosztów amortyzacji taboru. I ten wzrost kosztów amortyzacji taboru wiąże się z tym, że przewoźnicy kupują nowe autobusy i nowe trolejbusy, o wiele doskonalsze pod względem technicznym i eksploatacyjnym w stosunku do dotychczas eksploatowanych, ale przez to droższe. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej wprowadza systematycznie do eksploatacji autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG, tych autobusów jest już 14. Kolejne 4 doszły pod koniec roku do eksploatacji i trzeba je amortyzować. Przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej wprowadza nowe autobusy o tradycyjnym zasilaniu. W zeszłym roku wprowadziło 3, na początku tego roku kolejne 3 i 2 następne zostaną wprowadzone w połowie tego roku. No i w największym zakresie nowe pojazdy do eksploatacji wprowadza przedsiębiorstwo komunikacji trolejbusowej zgodnie z realizowanym przez to przedsiębiorstwo projektem unijnym dotyczącym rozwoju ekologicznego transportu metropolii. Już 19 nowych trolejbusów zostało wprowadzonych w eksploatacji. Są to, proszę Państwa, najnowocześniejsze w skali europejskiej trolejbusy stanowiące przedmiot dumy przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej, zarządu komunikacji miejskiej, ale sądzę, że także pasażerów, którzy doceniają nowoczesność tych trolejbusów. One są wyposażone w dodatkowy napęd pomocniczy, są monitorowane, klimatyzowane, a także mają już system biletu elektronicznego w pełni wmontowany, ale niestety każdy taki pojazd kosztuje około 1,6 mln złotych, a więc są to najdroższe pojazdy kupowane kiedykolwiek w
historii gdyńskiej komunikacji miejskiej, ale jest to też najwyższy standard, przy czym tu należy pamiętać, że w 70% te pojazdy są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Tym niemniej trzeba je amortyzować i w związku z tym rosną koszty amortyzacji, no i to jest kolejny czynnik. Trzeba też zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch latach koszty amortyzacji wzrosły o 38%. W rezultacie koszty zakupu usług przewozowych wzrosły o 21 milionów złotych, przy czym głównie oddziaływały te czynniki w niewielkim stopniu jeszcze skutki wzrostu płac w roku 2008. Niestety, proszę Państwa, wzrostowi kosztów towarzyszyło zmniejszanie się przychodów ze sprzedaży biletów, które było spowodowane zmniejszaniem się popytu. No nie jesteśmy w stanie wygrać. Pytanie brzmi, czy taki wzrost kosztów, wzrost cen jest konieczny, jest pewny. W przypadku, gdybyśmy zdecydowali, że cen nie podnosimy, to wiadomo, musiałem odpowiedzieć na naszą dotację z budżetu miasta. Gdyby teraz, przy uchwalaniu budżetu, pan prezydent powiedział, że to nie miasto stoi na skraju bankructwa i musimy wyciskać te pieniądze, gdzie się da, sam trudno, bo trudno, ale popadł na taką podwyżkę. Tak jednak nie jest. Słyszeliśmy, że sytuacja może nie jest finansowa miasta rewelacyjna, ale nie jest też tragiczna ani nawet zła. Miasto stać na to, żeby, wrócę do mojego ulubionego tematu, wydawać w tym roku 13,7, a w zeszłym roku 15 milionów na promocję miasta, podczas gdy jeszcze 4 lata temu było to znacznie, znacznie mniej. Gdyby na tamtym poziomie zatrzymać te wydatki, to mielibyśmy nie 3, ale ponad 7 milionów łącznie rezerwy w budżecie. Stać nas było na to, żeby uchwalić budżet wyborczy, który spowodował to, że w tym roku koszty obsługi zadłużenia miasta są wyższe od zeszłego roku o 10 milionów. Troszkę oszczędniejszy ten zeszłoroczny budżet pewnie pozwoliłby na to, żeby te koszty obsługi, choć o te 3 miliony, o których tutaj mówimy, które tutaj chcemy uzyskać, w budżecie mieć. No więc uważam, że sytuacja budżetu miasta Gdyni jest taka, że są rezerwy, są miejsca, które po prostu potraktowały jako wydatki mniej priorytetowe, z których najpierw powinniśmy zabierać je odcinek, zanim zaczniemy w znacznej mierze najmniej zamożnych mieszkańców miasta wyciskać jeszcze mocniej cenami za przejazd komunikacją publiczną. Po drugie, bardzo dziwi mnie taka postawa w sytuacji, kiedy nie tak dawno, na przykład uchwalając strefę płatnego parkowania w mieście, mówiliśmy, że strategiczną polityką miasta jest promowanie komunikacji publicznej i zachęcanie ludzi do korzystania z niej, a nie na przykład samochodów indywidualnych. Jak Państwo wiecie, ja nie jestem jakimś hura entuzjastą takiej polityki, ale jeżeli już ją prowadzimy, to trzeba być konsekwentnym. Bo oto wprowadziliśmy kij dla tych, którzy chcą korzystać z samochodów. No, chciałoby się, żeby była marchewka, ale choćby nie kij dla tych, którzy korzystają z komunikacji publicznej. Tymczasem tutaj mamy do czynienia nie z polityką kija i marchewki, tylko kija i kija. W takim wypadku należy się zastanowić, no to jaka komunikacja wtedy jest promowana, jeżeli nie komunikacja publiczna, na którą ceny podwyższamy, czy nie wiem, piechotą, hulajnogą, furmanką, no... Rowerem na pewno i akurat tą zmianę w taryfie, jak już wcześniej mówiłem, na komisjach popieram. Natomiast no, jeżeli w ten sposób chcemy promować komunikację publiczną, podwyższając jej ceny, no to są pomysły, nie wiem, Robert, nie wiem, za chwilę może wprowadzimy dzień pieszego pasażera i tym podobne pomysły. Jeżeli naszym strategicznym celem jest to, żeby mieszkańcy Gdyni korzystali więcej z komunikacji publicznej, a mniej z indywidualnych samochodów, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy właśnie te takie podstawowe, najbardziej podstawowe, niezbędne do życia koszty, jak żywność, jak energia, właśnie w tej chwili rosną, w sytuacji spowolnienia gospodarczego, rosnącego bezrobocia, to i w ogóle, i szczególnie w tym momencie i w takiej sytuacji budżetowej, tej podwyżki cen nie powinniśmy uchwalić. Dlatego ja osobiście będę głosował przeciw. To jak pan uważa, jakie ceny powinny być biletów w Gdyni? Tylko? Tak, ponieważ to jest 25, to już mało kogo zna, stać na te bilety, ponieważ jeżeli obliczając prostą matematyką, że 40 dni mam, znaczy 31 dni ma miesiąc, powiedzmy albo 30, no to jeżeli ktoś jeździ dwa razy, to płaci 60 zł, a teraz za tą samą ilość
przejazdów w Pacji o wiele więcej. Faktem, może to jest bilet metropolitarny, ale mogliby zmniejszyć ceny w innych miastach, a nie podwyższyć w naszych mieście. Czym jest to podyktowane właśnie, że inne miasta wiesz, mogą mieć wyższą cenę, a Gdynia mniej, niższą? Bo Gdynia jest świetnym miastem. Jest miastem z morza i z marzeń. I z marzeń. No a, tak, ale czy te marzenia muszą być aż takie, że ceny muszą być takie niskie? Przez kilkanaście lat była złotówka i nikomu to nie przeszkadzało. To... Inflacja. Ja wiem, że inflacja, ale to, na przykład gdański Sopot mogli się dostosować do złotówki, a nie... Akurat my się w tym momencie dostosujemy do Gdańska i do Sopotu. No właśnie, chociaż Sopot nie ma swojej komunikacji. No właśnie, a gdański Sopot mogłyby się dostosować do nas. Ale to jest podyktowane podwyżkami cen energii elektrycznej i paliwa. Ale przecież mamy teraz nowe autobusy. Mamy trolejbusy, które są na prąd, które jest to tania. To mówię, podwyżka cen energii. Ale kiedyś kosztowało tyle samo. Czemu to jest teraz droższe? No bo podwyżka cen energii. No to, ale mamy też autobusy na gaz ziemny. Podwyżka cen energii. Tak, czyli w ogóle wszystko może podwyżka. No jest to wszystko może pomieszać. Ale mi chodzi o to, czy praca Rady Miasta. Czy tak sobie wyobrażaliście? Nie, myślałam, że będzie weselej. A co to? Mniej rzeczy. No to przecież to nie kabaret. No trochę takie uciążliwe, może nie wiem. Tak strasznie wszystko jakoś. No nie wiem, tak strasznie wszystko tak, te ustawy, wszystko dużo tak. No a jak oceniacie ceny biletów? Czyli co, nie podwyższać? To co? Ceny biletu podwyższyć się? Czy... Kategorycznie nie. A dlaczego? Bo są za duże. Jeszcze raz. Bo chcemy pieniądze lepiej wydać niż na to, a naprawdę lepiej wydać na coś innego. No ale wam wytłumaczyli, dlaczego takie ceny mają być, a nie inne. Nie przyjmujecie tych argumentów? Nie. A czy te argumenty są zbyt poważne dla was, czy... Nie, lepiej jak są bilety tańsze niż... No oczywiście, wszystko jak jest tańsze jest lepiej. Ale czy wam... Ale czy te argumenty do was trafiły, czy nie? No skoro trafiły argumenty, to dlaczego jesteście za niepodnoszeniem cen? Gimnazjum numer 1. A która klasa? Pierwsza E. No, mówicie najlepsza, tak? A pani jest szefową tej najlepszej klasy, tak?